tym materiale pokażę dwie ukryte opcje w aplikacji Galeria, które mogą Ci się przydać. Dzięki pierwszej opcji dostęp do wybranych albumów będzie możliwy jedynie po zeskanowaniu odcisku palca. Natomiast druga opcja umożliwi Ci zaznaczone zdjęcia zapisać w pliku PDF. Te dwie opcje znajdują się w specjalnym ukrytym menu, które najpierw trzeba odblokować. Otwórz aplikację Galeria, przejdź do opcji, kliknij Ustawienia, przewij na sam dół i kliknij zakładkę Galeria Informacja. Teraz 10 razy kliknij na wersję aplikacji, aż zauważysz, że pojawił się napis Gallery Labs is enabled. Teraz cofnij, przewij na sam dół i zauważysz, że pojawiła się zakładka Gallery Labs. Przejdź do niej. Blokadę dostępu do wybranych albumów znajdziesz pod nazwą Album Entry Locks. Aktywuj. Kliknij OK. I teraz, aby zmiany się zastosowały, przejdź do ekranu Ostatnie i zamknij aplikację Galeria. Teraz otwórz aplikację Galeria. Jak zaznaczysz teraz dany album, klikniesz Więcej, to zauważysz, że pojawiła się opcja Lock Album. Kliknij. Teraz jak klikniesz ten album, to zauważysz, że album został zablokowany. A dostęp do niego jest możliwy tylko przy użyciu odcisku palca, więc nikt poza Tobą nie otworzy tego albumu. Natomiast, żeby zdjąć blokadę tego albumu, przejdź do niego, otwórz opcję i kliknij Unlock Album. Teraz jak cofniesz, to zauważysz, że album został odblokowany. Aby móc zapisywać zaznaczone zdjęcia do pliku PDF, przejdź do Gallery Labs i aktywuj opcję Support Save as PDF. Teraz najlepiej zamknij aplikację Galeria i ponownie otwórz, aby zmiany się zastosowały. Teraz jak zaznaczysz kilka zdjęć i klikniesz w utwórz, to zauważysz, że pojawiła się opcja Save as PDF. Utworzony plik PDF znajdziesz w aplikacji Moje pliki, w sekcji Ostatnie pliki lub w zakładce Dokumenty. I to były dwie ukryte opcje w aplikacji Galeria. Jeżeli chcesz widzieć więcej tego typu materiałów, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a jeżeli chcesz zmienić pasek przewijania na taki, to w tym materiale pokazałem, jak to zrobić.